Jesteście wybrańcami, jesteście najlepszymi zawodnikami swoich województw i mam nadzieję, że przez najbliższe 3 dni dacie z siebie wszystko. To święto. To prawdziwe święto i dla tych dzieci, ale przede wszystkim tak naprawdę dla nas. Ja im ogromnie życzę tego, co życzył im prezes PGNiG Superligi, czyli tego, żeby za kilkanaście lat zagrali w PGNiG Superlidze, żeby zagrali w profesjonalnych rozgrywkach, żeby mieli zaszczyt reprezentowania barw krajowych. To jest bardzo wielce prawdopodobne. Wielu z tych naszych zawodników właśnie w ten sposób zaczynało, ale nie mieli okazji może uprawiać tej piłki na orlikach, ponieważ orliki może nie kojarzą się z piłką ręczną, bardziej z piłką nożną, ale też są dobrym miejscem do rozwijania zainteresowań dzieci, a widać po tych 15 tysiącach dzieciaków, że rzeczywiście jest zainteresowanie w Polsce na piłkę ręczną. Na pewno bardzo się cieszę, że takie coś powstało, bo kiedy ja jeszcze się rozwijałem, byłem w wieku szkolnym, to brakowało takich turniejów i szczególnie w czwartej klasie, bo dopiero wtedy zacząłem swoją przygodę z piłką ręczną i tych turniejów było naprawdę niewiele, dlatego teraz się bardzo cieszę, że powstają takie turnieje i inicjatywy. Bardzo nas cieszy i chwała tutaj fundacji za to, że takie rozgrywki organizuje. Będziemy zawsze wspierać wszystkie rozgrywki dzieci, młodzieży, bo od tego zaczyna się granie w piłkę ręczną i tak jak powiedziałem, tutaj na otwarciu my czekamy na nich wszystkich w Superlidze. Taki turniej to jest spore wyzwanie, no ale dzięki naszemu sponsorowi, czyli PGNiG, możemy zapewnić im fajne warunki. No i dziękujemy też miastu Kaliszowi, które naprawdę pomaga i to jest taki nasz prymus w Superlidze. Jest taka wyjątkowa, to jest dla nas taki inny sport niż inne i chcemy po prostu uprawiać go dalej, bo jest wspaniałe. Cieszymy się tym, że są z nami. Piłka ręczna, szczególnie dla dzieci, młodzieży w tym wieku, to jest coś najpiękniejszego. To są same naturalne ruchy. Każde dziecko biega, skacze, rzuca. Lepiej, żeby rzucało piłką na boisku niż cegłą w szybę. I każde dziecko, które uczestniczy w zajęciach z piłki ręcznej, to jest nasze zwycięstwo nie tylko w sensie sportowym, ale też i wychowawczym. I w tym aspekcie, że to dziecko jest z nami na hali czy na boisku, a nie siedzi zgarbione nad laptopem czy nad telefonem.